A więc tak, o logorytmice. Logorytmika w placówce oświatowej. Chcę Państwu opowiedzieć o tym, jak logorytmika może wyglądać i zwrócić uwagę na to, że często mamy do czynienia z logorytmiką w pewnej okrojonej wersji. Mianowicie, że wiadomo, no, w zależności od osoby prowadzącej te właśnie zajęcia, będziemy stawiać akcenty na różne aktywności, zazwyczaj na te aktywności, przy których sami czujemy się w jakiś sposób komfortowo, ale chcę Państwu powiedzieć o moim spojrzeniu na logorytmikę, o tym, co możemy, o tym, że możemy bardzo dużo właśnie w zakresie logorytmiki. Więc tak, kilka słów o mnie. Z mojego pierwszego wykształcenia jestem muzykiem, miałem być wielkim pianistą, ale z czegoś żyć trzeba, więc pojawiła się logopedia w moim życiu i bardzo dobrze, że się pojawiła, bo logopedia to fantastyczna gałąź, nie wiem jak to nazwać, fantastyczna dziedzina, która jest niebywale rozwojowa, która niebywale otwiera oczy i od zostania logopedą właściwie na dzieci, czy też na osoby dorosłe, patrzy się już nieco inaczej. Myślę, że podobnie mają fizjoterapeuci, ale kiedy będę zerkał tutaj w moją prawą stronę, znaczy, że patrzę na nasz czat, czy ktoś jakieś pytanie może zadaje, czy coś, więc wyjaśniam, dlaczego ta głowa tu się tak będzie obracać. 15 lat pracy za mną, 15 sezon właściwie już mija mojej pracy zawodowej, czyli mało i dużo, dużo i mało, ale mogę Państwu opowiedzieć o logorytmice jako osoba, która już doświadczyła niejednej porażki w tym zakresie, bo to nie sukcesy nas kształtują, nie sukcesy pokazują, gdzie iść, ale właśnie porażki. No to miało wyjść, ale nie wyszło, tak? Przygotowałem super fantastyczne zajęcia, w głowie wszystko hulało jak trzeba, ale na zajęciach okazało się, że jakaś porażka się wkradła, więc człowiek zadaje sobie pytanie, co nie wypaliło, no i szukamy odpowiedzi na pytanie, co tutaj należy zmienić, poprawić. Więc chcę Państwu opowiedzieć o logorytmice przez pryzmat właśnie tych porażek, przez pryzmat poszukiwania rozwiązań, które ostatecznie się sprawdziły. Także swoje już przepracowałem, dalej tkwię w tym po uszy i chcę Państwu powiedzieć o logorytmice jako osoba, która już pewne rzeczy ma za sobą. Jako logopeda pracuję głównie z pacjentem dziecięcym, pacjentem, klientem, różnie jest to określane. W każdym razie dzieci u mnie w gabinecie logopedycznym pojawiają się najczęściej, a że moją supermocą jest właśnie dogadywanie się w grupie wiekowej między 2 a 6, 7, 8 rokiem życia, w tym przedziale wiekowym dogaduje się mega super. Tutaj jest moja supermoc. No to właśnie na tych dzieciach głównie działam również logorytmicznie. Jako logopeda, jako tata przede wszystkim, jestem ojcem jestem prywatnie tatą dwójki wspaniałych dzieciaków, Adaś lat 10 obecnie, Marta lat 8 i są przykładem na to, że faktycznie jeżeli żyjemy w takim środowisku, gdzie telewizor właściwie nie istnieje, no to będziemy z tego czerpać niesamowite korzyści, nie tylko pod tym względem kompetencji językowej, wyobraźni, kreatywności, ale również pod kątem relacji, do czego namawiam. Tak, Pani Katarzyno, od porażki zaczynają się wszystkie najlepsze zajęcia. Nawet tak trochę mówię, tak pół żartem, pół serio. Jeżeli chcesz mieć fantastyczny pomysł na zajęcia, to zafunduj sobie dyskomfort, idź na zajęcia nieprzygotowanym albo zapomnij czegoś, co jest Ci strategicznie mega potrzebne. U mnie takim strategicznym rekwizytem jest odtwarzacz MP3. Korzystam z MP3, z odtwarzacza MP3, takie małe coś, mniejsze od telefonu, znacznie mniejsze od telefonu, ale tam gromadzę swoje zasoby muzyczne, więc jeżeli mam przygotowany już w głowie scenariusz i tak dalej, idę na zajęcia, a się nagle okazuje, że w kieszeni tego urządzenia nie ma, no to naprawdę fabryka rusza. Fabryka rusza, z uszu leci dym, jak to zastąpić, co zrobić. I z doświadczenia wiem, że właśnie w takich warunkach powstają najlepsze pomysły na zajęcia logorytmiczne, ale też nie tylko, bo jeżeli też jestem zwolennikiem takiego podejścia, róbmy sobie challenge, tak, my jako specjaliści,
zróbmy sobie tydzień jako logopeda, tak? Tydzień bez nożyczek, tydzień bez kart pracy, tydzień bez czegoś tam. I teraz jak to zrobić, żeby dzieci na tym skorzystały? A że przekrój moich pacjentów jest naprawdę dosyć szeroki, od problemów takich po takie, no to jak to wszystko ugryźć, żeby właśnie to miało sens? I logorytmika często jest tym wytrychem. Jak zrobić, żeby każda z tych grup moich podopiecznych mogła skorzystać jak najwięcej? Więc drodzy Państwo, to są takie zasady, które powstały kiedyś. Nie musicie włączać kamery. Nawet nie wiem, czy potraficie na Click Meetingu. Nie korzystam z tej platformy. Nie musicie notować opisów zabaw, chociaż kto wie, może Wam się przydadzą. Nie musicie mnie słuchać, choć warto. Nie musicie się ze mną zgadzać i tutaj zachęcam do dyskusji, bo niektóre moje tezy mogą wydawać się bardzo śmiałe, jak to ktoś kiedyś powiedział, aczkolwiek nie mówię rzeczy, do których, które sobie sam wymyśliłem, tylko mam na poparcie moich pewnych tez papier, tak zwane badania naukowe. Aczkolwiek tutaj również zachęcam do wnikliwego studiowania badań naukowych, bo to, że badania naukowe czegoś dowiodły, nie znaczy, że te badania są wartościowe pod kątem właśnie pewnej metodologii prowadzenia badań naukowych. Ale o tym będę jeszcze dzisiaj Państwu wspominać, bo a propos wpływu muzyki na funkcjonowanie dzieci ze spektrum autyzmu, również mamy takie badania, które mówią, że muzyka super działa i tak dalej. Ja wiem jako praktyk, że to faktycznie tak działa i faktycznie może przynieść wymierne korzyści, aczkolwiek samo badanie, gdyby przyjrzeć się metodologii, pozostawia wiele do życzenia, ale o tym później. No i punkt piąty, możecie pić kawę, godzina jeszcze młoda, także na zdrowie. Lecimy, drodzy Państwo. Co nas dzisiaj czeka? Początki logorytmiki WH. Kodaj, fakty i mity z logorytmiki, środki artystyczne, punkt piąty, punkt szósty, instrumenty, punkt siódmy, pamięć, punkt ósmy, inspiracje. Myślę tak, że w tych punktach jest zawartych masa inspiracji, z których będziecie mogli właściwie skorzystać już od dnia jutrzejszego. Czy webinar będzie można obejrzeć ponownie? Podejrzewam, że tak, skoro jest nagrywany. Więc zacznijmy od początku. Po co nam w ogóle logorytmika w placówkach? No bo tym momentem krytycznym, stanowiącym przyczynek do wzmożonej pracy nad kompetencją językową jest czas przedszkolny i wczesnoszkolny. Oczywiście, drodzy Państwo, my na tym etapie, przychodzi do nas dzieciaczek, otrzymujemy już pewien, nazwijmy to w cudzysłowie, produkt. Produkt, który wyszedł z fabryki pod tytułem dom rodzinny. Otrzymujemy pewien produkt, już w pewien sposób ukształtowany. I teraz, jeżeli mieliśmy do czynienia z rodzicami, którzy faktycznie stawiali na relacje, na wspólne aktywności, na trening motoryki dużej, motoryki małej, którzy faktycznie podchodzą w pewien świadomy sposób do rozwoju swojego dziecka, no to w tym momencie dostajemy naprawdę super. Tkwimy w super warunkach, które możemy dodatkowo rozwijać. Jeżeli nie, jeżeli tego treningu nie było, no to w tym momencie nasze zajęcia logorytmiczne powędrują w kierunku, żeby nadgonić pewne zaległości. Czyli tak, czas przedszkolny i wczesnoszkolny to jest ten moment krytyczny, ale nie możemy pomijać wcześniejszego etapu treningu domowego. Badania, drodzy Państwo, badania. Według badań przeprowadzonych w 2011 roku w Warszawie, te badania nie trwały rok, one trwały, z tego co pamiętam, 2 lata, więc dzieci z problemami pod tytułem wada wymowy to 82% dzieciaczków w wieku przedszkolnym. W wieku szkolnym jest lepiej, bo to jest 59,9%, czyli trochę lepiej. 82% to bardzo dużo, właściwie trudno znaleźć grupę, w której większość dzieci będzie stanowiła pewną normę. Zazwyczaj mamy do czynienia z jakimiś wadami wymowy. I teraz tak, to badanie dostarczyło mi informacji takiej, że szereg szumiący to ten najbardziej problematyczny szereg. Później tam głoska ty, szereg syczący i tak dalej. Z punktu widzenia logopedycznego, wiem, jakie dzieci do mnie trafiają, wiem, na jakie ja trafiam dzieciaczki w przedszkolach, w szkole. Wiem, że to jest szereg szumiący,
Ale też jako logopedzi doskonale zdajemy sobie sprawę, że jest to wierzchołek góry lodowej. Wiemy, że szereg szumiący, tak, to jest wierzchołek, ale nas interesuje to, co jest pod taflą wody, co jest przyczyną. I odpowiedzi na to pytanie to badanie nie dostarczyło. Mogę domniemywać z doświadczenia mojego gabinetowego, jakie to mogą być przyczyny, aczkolwiek w tym badaniu tego akurat zabrakło odpowiedzi na to pytanie. Lekcja pierwsza. Skąd się wzięła w ogóle logarytmika? Więc tak, w literaturze odnajdziemy Dalcroza oraz Orfa jako ojców, tak? Od nich się wzięła logarytmika, aczkolwiek jeżeli byśmy zajęli się taką dyscypliną jak rytmika, no to okaże się, że oni zapoczątkowali rytmikę, a nie logarytmikę. Owszem, bo rytmika i logarytmika mają wspólne podłoże, mają bardzo dużo wspólnych aktywności, ale obie dziedziny będą różnić się tym, że w rytmice bardziej będziemy stawiać akcent na poznanie świata muzyki, na poznanie świata muzyki, na tym, co, jakie zasady panują w tym świecie, i poza ten obszar nie będziemy wychodzić. Z kolei w logorytmice również poznajemy świat muzyki, świat zasad, ale będziemy stawiać akcent na rozwijanie kompetencji językowej. Będziemy stawiać akcenty nie tylko na rozwijanie kompetencji, ale również na odnajdywanie pretekstów do powtarzania. No bo w logopedii, czym się głównie zajmujemy? Dobra, żeby tego nie spłycić teraz. Szukamy w logopedii przyczyny, staramy się przeciwdziałać tej przyczynie, później pracujemy na wierzchołku góry lodowej, jak już zajmiemy się tą podstawą, czyli mamy jakąś głoskę, którą chcemy w jak najlepszym kształcie uzyskać. I na tym etapie będziemy szukać pretekstów do powtarzania, co zrobić, żeby dziecko ten szereg szumiący zautomatyzowało. I teraz możemy tkwić, dajmy na to, w tonie 500 różnych obrazków, i w obrębie tych obrazków będziemy kształtować automatyzację szeregu szumiącego, albo pójdziemy w teren pod tytułem logorytmika, gdzie będziemy stosować swoisty drilling, czyli obierzemy sobie kilka słów i na różne sposoby rytmiczne, logorytmiczne, będziemy wałkować jedno, dwa, może trzy, może cztery słowa na różne sposoby. Do czego szczególnie namawiam? Z tego tytułu, że na początku mojej pracy logopedycznej właśnie trochę się wkopałem. Mianowicie szukałem obrazków, zdań, jakichś konfiguracji, jak to jeszcze można powtórzyć. Ale później człowiek zaczął kombinować, myśleć, no przecież w logorytmice, nie? Możemy spokojnie, spokojnie powałkować naszego podopiecznego w obrębie kilku słów i dzięki temu automatyzacja zachodzi znacznie szybciej. Poza tym inaczej też jest, kiedy dajemy pracę domową, tak? Rozłóżcie poduszki w pokoju, a najlepiej od pokoju aż do kuchni, tak? To nie muszą być poduszki, to mogą być skarpety. I teraz tak, mówisz słowo, robisz skok, mówisz słowo, robisz skok, mówisz słowo, robisz skok, a jeszcze możemy to zrobić na akcent jakiegoś dźwięku. Stoi mama, stoi tata, klaszczecie dźwięki, kiedy będzie głośny dźwięk, jest to bodziec, mówisz słowo szafa, robisz skok i znowu czekasz na głośny dźwięk, będzie głośny dźwięk, znowu szafa i znowu skok. Nie? Więc ile razy powtórzymy słowo szafa? Pano tyle, ile tych poduszek leży na podłodze. Jeszcze, jeżeli uświadomimy sobie, że technika skoku może być zróżnicowana, w jedną stronę robisz skoki obunóż do przodu, tak, lecisz, 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 przejdziesz trasę, ale w drodze powrotnej robisz skoki z obrotem. I znowuż mamy tą samą szafę, powtarzaną po wielokroć. Do tego motoryka duża, do tego reakcja na bodziec dźwiękowy. Także jest fajnie. Dalcroze, Orff, Kodály. Krótko o Dalcrozie. Dalcroze stawiał duży nacisk na to, żeby wykorzystać nasze ciało jako instrument rytmiczny. To nie jest tylko klaskanie, to będzie również klaskanie i tuptanie, to będzie jeszcze wchodzenie, jakby będziemy bardziej to rozwarstwiać. Prawa ręka coś robi rytmicznie, w tym czasie lewa ręka będzie realizować jakieś wartości
inne niż te, co robi prawa ręka. Z kolei nogi również będą realizować jakieś wartości rytmiczne. Czyli będzie to trochę trudne, patrząc na dzieciaczki, z jakimi mamy do czynienia, z jakimi problemami te dzieci będą się borykać pod kątem właśnie poczucia chociażby rytmu. Więc będziemy upraszczać założenia Dalcroza. Założenie Dalcroza było: traktuj swoje ciało jak instrument. Czyli u tych dzieci nie będę starał się, prawa ręka robi to, lewa to, a nogi jeszcze coś innego. Nie, pójdziemy trochę łatwiejszym torem. Jeżeli idziesz rytmem ćwierć nut, to ręce niech robią to samo. A potem spróbujemy zrobić tak, że nogi idą sobie dalej marszowym rytmem, a ręce będą klaskać wolniej. Czyli będziemy starać się te dwa byty trochę od siebie oddzielić. Będę klaskał wolniej niż idę. Mogę potem wrócić do tempa mojego marszu. Mogę później szybciej klaskać, zachowując tempo marszu. I jak się okaże, już to będzie trudne dla dzieciaków. No ale nie potrzebują lekarstwa ci, którzy są zdrowi, prawda? A my tutaj będziemy pracować właśnie pod kątem wyjścia z pewnych problemów. Karl Orff tutaj z kolei będzie stawianie nacisku, może złe słowo, może nie nacisk. Będziemy poruszać się w obrębie kreatywności, wyobraźni. Najprostszy przykład. Włączcie muzykę klasyczną, tak? Mamy teraz wiosnę Vivaldiego. O, włączamy wiosnę Vivaldiego, zamknijcie oczy, wyobraźcie sobie coś, jakiegoś bohatera, bohaterkę, coś tam się dzieje. Posłuchajcie muzyki, namalujcie obrazek. Namalujcie obrazek z tego, co wam się wyobraziło, skojarzyło. A później z tych obrazków stworzymy jedną długą historię. Ale o tym jeszcze za moment. Zoltán Kodály. Zoltán Kodály zwraca uwagę nam na to, że gest w muzyce jest obecny. My w logopedii wiemy, że również gest jest w słowie obecny. My, rozmawiając z sobą, również używamy gestów, gestykulacji. Dzięki temu nasz przekaz, nasza mowa jest bardziej zrozumiała dla odbiorcy. W muzyce z kolei były dźwięki gamy, tak? Do, re, mi. Być może Państwo kojarzycie. Widzi Pani, w klasie czwartej są te problemy. Są te problemy, ale no skąd się to wzięło, prawda? Te problemy z poczuciem rytmu. I w każdej kolejnej też. Ma Pani rację. Ale gdyby tak... Zaczynałem pracę 15 lat temu. Trafiłem wówczas do grup, które były niesamowicie zdyscyplinowane pod kątem i takiego funkcjonowania w obrębie grupy. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi, kiedy była muzyka do marszu, te dzieci faktycznie maszerowały. Kiedy była muzyka do biegania, te dzieci faktycznie biegały. Punkt czwarty, kiedy trzeba było skakać z nogi na nogę, zdarzało się, że ktoś nie potrafił. Teraz zdarza się, że ktoś potrafi skakać z nogi na nogę. Doszło do pewnego zawężenia, jeżeli chodzi o technikę poruszania się. Pokazuje to pewną istotę problemów, drodzy Państwo. I może tak, czy logorytmika jest czymś nowym? Nie. Uważam, iż logorytmika nie jest niczym nowym, jest pewnym powrotem, jest pewną próbą powrotu do korzeni. Czy ktoś z Państwa, idąc na spacer po osiedlu, po miasteczku, po wiosce, obserwuje dzieci, które skaczą przez gumę? Stoi grupka dzieciaków, guma między nimi i robimy skoki. I na tle tego jakaś rytmizacja tekstu, jakaś piosenka, jakieś skomplikowane techniki skoków. Czy obserwujecie Państwo takie zjawisko? Pani Katarzyna mówi, że nie. Bo nie obserwujemy. Ja też nie obserwuję. Nie widać tego nigdzie. Tylko czekać, aż ktoś znowu wróci właśnie z genialnym narzędziem do stymulacji motoryki dużej. Czasem na świetlicy. Ktoś wróci ze specjalnym narzędziem, tak, i to będzie, słuchajcie, guma do skakania. I teksty gotowe do tego. No właśnie, to już kiedyś było. A teraz, żeby logorytm... I czy to była logorytmika?
No tak, śmiało możemy dokonać obrony tezy, że to była logarytmika. No bo co? Aspekt społeczny, było spotkanie w grupie, ekstra. Punkt drugi, symulacja motoryki dużej, tak, jak najbardziej, a w logarytmice będziemy również stymulować motorykę dużą. Rytmizacja tekstu, czyli poniekąd stymulacja poczucia rytmu. Było? Było. W logarytmice też o to chodzi. Punkt czwarty, stymulacja techniki poruszania się. No kto skakał przez gumę, ten wie, że to wcale łatwe nie było. Skoki z obrotem, tak? Trzeba gumę zawinąć wokół nogi, potem odwinąć, ale zrobić przeskok i potem w drugą nogę znowu zawinąć. To nie było łatwe. To nie było łatwe. Tak, telefony. Telefony, drodzy Państwo, będziemy zbierać żniwo telefonów. Już teraz zbieramy żniwo pod tytułem uzależnienie. Tylko tak, to dotyczyć będzie dzieci, ale również niejednego nas, jednego z nas, osób dorosłych. Ech, ale to jakby nie nasz temat. Więc pozycja wertykalno-horyzontalna języka, o to będziemy walczyć przez logarytmikę. I teraz nie zawsze będziemy walczyć poprzez unoszenie języka. Tak? Umieście wszyscy język, zróbmy pozycję wertykalno-horyzontalną. Niekoniecznie w ten sposób. Dlaczego? Bo logarytmika nie jest idealnym narzędziem do pracy właśnie tego typu. Usiądźcie, unieście języki, no bo nie czarujmy się, nie jesteśmy w stanie zaobserwować każdego uniesienia języka. Nasza uwaga, specyfika pracy w grupie będzie nam to uniemożliwiać. Aczkolwiek wiemy doskonale, że jest to pozycja języka dana nam z natury, ale zabrana przez różne czynniki. To, co Państwo widzicie, to jest jakby jak to może wyglądać, ale ta ilustracja tego nie pokazuje. Dlaczego? Chodzi o stopień przyssania języka. To nie to podciśnienie. To jest bardziej przygotowanie do kląsknięcia, a to nie jest pozycja spoczynkowa języka. To jest to pozycja wertykalno-horyzontalna, ale z wartością znacznie wyższą, jeżeli chodzi o stopień przyssania. Więc szeroki język, o tę pozycję będziemy walczyć, ale niekoniecznie przez samo unoszenie języka, bo te pozycje będziemy uzyskiwać, będziemy o nią walczyć poprzez stymulację motoryki dużej, poprzez dbanie o kondycję całego naszego ciała. Wiemy doskonale, że ruchy języka nie są zależne tylko od mięśni języka. Tutaj będą również mięśnie szyi, mięśnie nadgnykowe, mięśnie podgnykowe. Tutaj również będą mięśnie obręczy barkowej. Tutaj również mięśnie głębokie, mięśni brzucha będą miały swój udział, no bo to one są odpowiedzialne przecież za proces oddychania. Więc jeżeli oddychanie nam nie działa jak powinno, no to trudno, żeby ta pozycja języka nam działała jak należy. Więc wiemy, że ta pozycja języka jest nam potrzebna, bo no i właśnie tutaj jest pokazane dlaczego. Jest to pozycja spoczynkowa języka, baza dla wielu głosek, połykanie typowe, zamknięta buzia, kiedy buzia jest zamknięta, język jest przy podniebieniu, no i jest język naturalną barierą dla śliny, dlatego też ta ślina może być połknięta, a nie wypada z buzi. Będziemy walczyć o te pozycje poprzez ćwiczenia logarytmiczne, ale niekoniecznie poprzez pracę nad samym językiem. Często, kiedy prowadzę szkolenia dla nauczycieli, zawsze mówię takie zdanie, jeżeli nie czujecie się w aspektach logopedycznych pewnie, wtedy stawiacie większy wysiłek na motorykę dużą, na percepcję słuchową, na innego typu ćwiczenia wchodzące w zakres logarytmiki niż na samą pracę języka. Nad tym będą pracować logopedzi zajmujący się logarytmiką albo prowadzący indywidualną terapię logopedyczną. I teraz tak, Zoltán Kodály. Orff był, Dalcroze był, Kodály, ten, który pokazał, że gest w muzyce jest obecny poprzez pokazywanie dźwięków gamy, ale również zaproponował nam patalizację, czyli zastąpienie wartości rytmicznych nazwami takimi, jak Państwo widzicie. To jest raptem skromny wycinek. Półnuta. Ta, ta. I teraz, jeżeli wprowadzamy patalizację, warto zwrócić uwagę na niuanse. Nie robię tego w ten sposób, że buzia zamknięta i ta, ta, na przymkniętej buzi. Nie. Otwieramy buźkę. Nie na maksa, bo wiemy o tym, że staw skroniowo-brzuchowy nie lubi
kiedy otwieramy buzię ponad bezpieczny zakres. W jakim zakresie otwiera się nasza buzia? Około 40 mm. To nie jest dużo, ale niektórzy nawet tego nie potrafią. Ale jeżeli nie potrafią, to nie siłujemy, nie robimy tego siłowo, tylko tak, żebyś czuł się człowieku komfortowo. Jeżeli buźka się nie otwiera bardziej, warto się zastanowić, co tu jest nie tak. Ale z drugiej strony na logorytmicy nie będziemy z linijką podchodzić do każdego i odmierzać, czy to faktycznie jest ten zakres. Tutaj musimy jakby zaufać naszemu osądowi, czy to na oko jest, czy nie jest, a jeżeli wydaje nam się to podejrzane, to później sprawdzamy po logorytmice. No bo w końcu mamy grupę pod swoją opieką i musimy tego musimy pilnować więcej niż tylko jednej osoby, prawda? Więc tak, tataizacja, buzia, żuchwa odwiedziona nieco w dół. Taha! I patrzymy, czy język nam się unosi niezależnie od żuchwy. Żuchwa nie ma nam pomagać. Otwieramy buzię, język się unosi. Taha! 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 Pół nuty. Ta, ta. Ta, ta, ósemki. Te, 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 te. To są te wartości, w których będziemy biegać. Te, 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 te. Ćwierć nuty. Ta, ta, ta. To są te wartości, w których będziemy chodzić. Pół nuty. Ta, ta. To są te wartości, w których chodzi duży, ociężały niedźwiedź. Więc tak. Znak graficzny nuty wygląda właśnie tak. Półnuta ta, to jest ten niedźwiedź z pustym brzuchem. No bo jeżeli zapytamy dzieci, czy ten niedźwiedź jest głodny, ta. Ćwierćnuta to będzie żołnierz albo mrówka, która również ma pewne takie konotacje z takim maszerowaniem. Ta, 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 ta. Idą żołnierze. Kiedy mrówka otrzymuje rozkaz, odpowiada ta, ta, ta. Idziemy, robimy, nie pytamy. Ósemki, te, 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 wartości idealne do lotu ptaków, kiedy szybko trzeba machać skrzydłami, albo do szybkiego ruchu myszek, kiedy trzeba się trochę szybciej poruszać. I teraz tutaj właśnie jest to, o czym mówiłem. Więc drodzy Państwo, pierwsza zabawa logorytmiczna w oparciu o wartości rytmiczne będzie taka. Dzielimy grupę na trzy mniejsze, tam idą żołnierze, tam idą niedźwiadki, tam idą myszy, możemy oznaczyć szarfami, symbolami, emblematami, czymkolwiek. I teraz tak, bierzemy tamburyn w łapki i robimy instrukcję. Uwaga, czyje to są dźwięki? Zaczynamy od skrajnych. Dzieci skojarzą. Szybkie to jest, to będzie chyba te, 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 czyli to będzie ruch dla myszek. No i kiedy będziemy grać te szybkie dźwięki, myszki hop na salę i biegają sobie. Kiedy dźwięk ustaje, grupa od razu wraca do swojej bazy. I to jest ważne, bo jeżeli te myszy tam zostaną, a do akcji wkroczą niedźwiedzie, grupa, która jest niedźwiedziami, ma tendencję do tego, że jestem niedźwiedziem, jestem duży i groźny, wszyscy mają się mnie bać. Zazwyczaj te niedźwiedzie są wrogo nastawione do tych myszy, więc lepiej, żeby te myszy zawczasu wróciły do swoich domów. Więc jeszcze raz uwaga, szybkie dźwięki. Przerywam, myszy wracają i teraz kolejna wartość. Jeżeli jest konsternacja, grupa nie wie, czy to, nie, czy to żołnierze, czy to niedźwiedzie, no to dodajemy dźwięk. Ta-ha, ta-ha, ta-ha. I proponujemy, słuchajcie niedźwiedzie, ale róbcie też ten swój dźwięk, nie? No bo w końcu to o was chodzi. Ta-ha, ta-ha. I teraz tak, jeżeli widzimy, że część grupy, a tak będzie, ma problem z tą dysocjacją ruchów. Język do góry, żuchwa na dół. I działamy językiem bez pomocy żuchwy, no to w tym momencie, jeżeli w tych grupach również prowadzimy zajęcia logopedyczne indywidualne, no to pracujemy nad dysocjacją tych właśnie ruchów. Stabilizujemy żuchwę i staramy się wypracować ten mechanizm pracy niezależnej języka od żuchwy. Jeżeli mamy w tym, na tym polu sukces, no to po jakimś czasie wracamy do tej zabawy i obserwujemy, czy w sytuacji takiej zabawy
kiedy dziecko, że tak powiem, jest zajęte zabawą i niekoniecznie skupia się nad tym, co ma zrobić pod kątem język brzuchwa, no to w tym momencie widzimy, czy udało się tę umiejętność zautomatyzować, czy też dalej musimy nad tym popracować. I logorytmika jest super narzędziem, jeżeli mówimy właśnie o takim sprawdzaniu, czy coś się zautomatyzowało, bo dziecko skupia swoją uwagę na większej ilości elementów niż tylko na tym, żeby ten język unieść, prosto siedzieć i tak dalej. Nie? Także jest to zupełnie inny typ pracy niż taka praca stolikowa. Generalnie u mnie na zajęciach logopedycznych mało siedzimy przy stoliku. Oczywiście stolik też ma swoje miejsce, ale jeżeli chodzi o ważność, to jest tam na którymś miejscu dopiero. Czyli wychodzimy z takiego laboratorium logopedycznego i dajemy dziecku możliwość popracowania w innych warunkach niż laboratorium. Takie sztuczne trochę warunki. Dzięki temu też automatyzacja zachodzi nam szybciej, właśnie dzięki wyjściu z tego stolika. Dobra, wróćmy do niedźwiedzi i myszek. Czyli tak, były mychy, teraz są niedźwiedzie. Niedźwiedzie idą, ręce szeroko. Taha, taha, taha. Przestajemy grać. Zadaniem niedźwiedzi jest wysłyszenie, że o, dźwięk ustał, wracamy do swojej bazy. No i znowu wracamy do myszek, znowu niedźwiedzie, znowu myszki, znowu niedźwiedzie. Żołnierze czekają, aż w końcu pojawią się dźwięki te w średnim tempie. Ta, 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 ta. I teraz myszy słyszą, o, to nie my, to nie te dźwięki, trochę za wolno. Z kolei niedźwiedzie będą słyszeć te dźwięki, a to nie nasze, jakoś za szybko to gra. Żołnierze idą, maszerują. I teraz tak, zwróćmy uwagę na szczegóły. Żołnierze, kiedy maszerujecie, robimy dźwięk. Ta, 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 ale do tego kolana wyżej niż zazwyczaj. Jeżeli sprawdzimy definicję maszerowania, będzie tam napisane, iż kolana pod kątem 90 stopni należy unosić. I znowu, nie będziemy z kątomierzem biegać i sprawdzać, więc zwykła komenda, kolana unieś wyżej niż zazwyczaj w spacerowaniu. Na tle muzyki tego typu zabawy będą się dziać, ale na początku proponuję bez muzyki, tak? Wyćwiczmy pewne ruchy, pewną reakcję na bodziec dźwiękowy, na dźwięki szybsze, bardzo wolne oraz te takie średnie, a dopiero później, jak już widzimy, że grupa bez muzyki rozpoznaje swoje dźwięki, to wtedy możemy zaproponować jakiś podkład muzyczny. I teraz to nie musi być jakiś specjalnie wyselekcjonowany podkład muzyczny, niech to będzie jakaś muzyka o średnim tempie. Jeżeli macie kilka swoich ulubionych kawałków muzyki klasycznej czy też muzyki popularnej, włączcie sobie, ale niech to będzie muzyka bez wokalu. Wokal trochę nam zaśmieca, że tak powiem. Muzyka instrumentalna, czyli muzyka irlandzka, muzyka klasyczna, muzyka filmowa, muzyka z bajek. W obrębie tych typów będziemy się obracać. Tutaj będzie akurat taka muzyka. Mam nadzieję, że słuchacie. Aha, aha, aha. Jeżeli nie jesteście pewni, czy muzyka jest odpowiednia, załączcie sobie, posłuchajcie, spróbujcie na sucho zrealizować to, co chcecie zrobić. Teraz swój własny osąd, czy to nie jest aby za szybko, nie? Te mychy zwłaszcza, bo jeżeli sam mam problem zagrać, no trochę za szybko, nie? No, więc poszukajcie w tym momencie czegoś wolniejszego. Dobra, lekcja czwarta, fakty. Fakty i mity z logorytmiki. Coś, na co warto zwrócić uwagę w trakcie logorytmiki. Otwieramy szafę z faktami i mitami. Pierwsze, ćwicz w buzi. Mnie kiedyś uczono, iż my logopedzi mamy ćwiczyć tylko i wyłącznie w buzi, nasz język. No bo nasza mowa, nasza artykulacja odbywa się w buzi. Owszem, pełna zgoda. Ale nie tylko artykulacja jest funkcją naszego języka.
Funkcją naszego języka będzie również przecież wyciąganie jakichś drobinek pokarmowych gdzieś tam za szóstek, za siódemek i tak dalej, i tak dalej. A tego szerokim językiem robić nie będziemy. To się robi wąskim językiem. Czyli wąski język będziemy uzyskiwać poprzez, tak, przesuń język do zębów, tak, po dolnym łuku zębowym, po górnym łuku zębowym, ale również poprzez wysuwanie języka. Więc osobiście spory czas tkwiłem w takim przeświadczeniu, ćwiczymy tylko i wyłącznie w buzi, aż później ktoś kiedyś zwrócił uwagę, osoba, którą uważam za swój osobisty autorytet, że ćwiczenia poza jamą ustną też nam są w życiu potrzebne, a nie tylko wewnątrz jamy ustnej. Ale oczywiście, jeżeli ktoś powie, że poza buzię nie wychodzi, spokojnie, ja to szanuję, nie ma problemu. Dmuchaj nosem. Czyli jeżeli na logorytmice jesteśmy, będziemy ćwiczyć dmuchanie buzią, to ma sens jak najbardziej. Będziemy wydłużać fazę wydechu, ok. Ale również ćwiczenia pod tytułem dmuchnij nosem też będą wartościowe. Dlaczego? No bo ten nasz normatywny tor oddechowy odbywa się drogą nos. Nosem wchodzi, nosem wychodzi. I tutaj na szkoleniach często ktoś mówi, ale dlaczego? Bo ta osoba chodzi na zajęcia z jogi, a tam oddycha się pod torem mieszanym, czyli nosem wchodzi i buzią wychodzi. No i dlaczego mamy z tego rezygnować, skoro na jodze mówili, że to jest sensowne, to jest wartościowe i tak dalej. Słuchajcie, poszukałem sobie kiedyś, co jest właśnie bardziej wartościowe. Czy wydech nosem, czy wydech buzią. Okazuje się, że i jedno, i drugie jest ok, że jedno i drugie spełnia swoją funkcję, no ale z kolei, skoro nie ma różnicy, to po co przepłacać? Naszym normatywnym torem oddechowym, kiedy śpimy, jest nos. Więc u mnie na zajęciach logorytmicznych będziemy również. Stawiam akcent na to, żeby wydech nosem. Inaczej sprawa się ma przy wysiłku, oczywiście. Przy jakimś bieganiu. No, trudno wymagać, żeby dzieci oddychały nosem, kiedy nasz organizm poniekąd wymusza wydech buzią. I to jest ok. I to jest ok. Ale jeżeli robimy ćwiczenia przy stoliku na przykład, dmuchnij nosem na wacik, dmuchnij nosem na świeczkę, dmuchnij nosem na jakiś drobny element, który ma się przesunąć, no to róbmy to. Róbmy dmuchnięcie nosem. Jeżeli chcemy wydłużyć fazę wydechową i jeszcze jakby zaktywizować nasz mięsień, który nazywa się przepona, no to będziemy dmuchać buzią maksymalnie, bo jak zmaksymalizujemy wydech buzią, no to w tym momencie wdech będzie głębszy. Ale nosem możemy zrobić to samo. No. Dobrze, dmuchaj nosem, buzią też, ale nosem to też jest fajne i też sensowne. Rusz się z miejsca. Czyli jeżeli mamy wyobrażenie dotyczące logorytmiki, że siedzimy w miejscu, w kole, na obwodzie koła i śpiewamy piosenki i wierszyki i zabawy paluszkowe, ok, ale pamiętajmy o tym, że my mamy aparat ruchu. Aparat ruchu jest od tego, żeby się ruszać. Więc wyjdźmy z tego koła, zacznijmy się ruszać. I tutaj też często powtarzam zdanie, że zabawy paluszkowe są fajne. Ale moim zarzutem w kierunku zabaw paluszkowych jest to, że wykorzystują naprawdę małą ilość, wykorzystują mały nasz potencjał. Jeżeli mamy zabawę paluszkową, że ktoś tam idzie, pokażemy to w ten sposób, albo po prostu gdzieś tam, że sobie gdzieś te paluchy idą, okej, dobra. Ale jeżeli zrobimy ten sam tekst w pozycji siedzącej, nogi mamy przy sobie i teraz znowu mamy, że ktoś tam gdzieś tam idzie, i zaczniemy tymi nogami faktycznie iść do przodu, opierając się na naszych rękach, nagle się okaże, że angażujemy mięśnie rąk, mięśnie brzucha, potem będzie, że ten ktoś podskoczył. No to hop. Ale wracając do mojego pomysłu, siedzimy w podporze już teraz, nogi są wysunięte do przodu, teraz podskocz nogami i w dalszym ciągu mięśnie rąk, mięśnie brzucha, dalej są stymulowane.
co by mogło tam dalej być. No i ta osoba wróciła, zrobiła obrót wokół siebie, dajmy na to. No to my też zróbmy ten obrót wokół siebie. Siedzimy na podłodze i obrtka dookoła siebie. Angażujemy większą ilość mięśni z korzyścią dla całego naszego ciała. Więc zabawa paluszkowa, okej, ale jeżeli uzmysłowimy sobie, że na tym samym tekście możemy, dziecko może bardziej skorzystać pod kątem chociażby pracy z napięciem mięśniowym, no to czemu by tego nie wykorzystać? Także zachęcam, patrzcie na zabawy paluszkowe przez pryzmat pracy całego naszego ciała, a nie tylko przez pryzmat pracy palców. Pompuj powietrze. Celowo tutaj używam terminu pompuj. Dlaczego? Pompowanie mi osobiście kojarzy się z czym, że rośnie. Rośnie balon. Więc kiedy robisz wdech, rób tak, żeby zareagowały trzy obszary w twoim ciele. Klatka piersiowa ma się delikatnie unieść, dolne żebra delikatnie rozszerzyć, brzuch na skutek ruchu przepony ma się nam uwydatnić, tak to nazwijmy, ma urosnąć. Więc pompuj powietrze, bo twoje ciało, twoja klatka piersiowa, twój brzuch mają urosnąć jak balon. I pilnujmy tego, bo problemy z oddychaniem są bardzo częste. Widzimy to u dzieciaków, które są w terapii logopedycznej. Oddychanie szczytowe albo oddychanie do brzucha, bo ktoś niewłaściwie poprowadził trening całościowego oddychania. Więc nie tylko brzuch ma urosnąć, ale również dolne żebra rozszerzyć i klatka piersiowa delikatnie unieść. Te trzy obszary. Obserwuj bawiąc się z dziećmi. My na logorytmice mamy niesamowity komfort obserwacji, jak dziecko współdziała w grupie, jak dziecko się porusza, czy da się z tym dzieckiem dobrze funkcjonować, kiedy jest więcej bodźców w postaci dźwięków, które generują inne dzieci, w postaci samych tych właśnie innych dzieci, tak? Inaczej dziecko pracuje w grupie 1 na 1, inaczej, kiedy mamy 25, 24, 20. Więc obserwujmy, bo to, co będziemy w stanie zaobserwować, być może pojawią się pewne sygnały, ojejku, coś tu nam nie klika, coś tu nie gra w funkcjonowaniu tego dziecka. A może po prostu zacznie zatykać uszy, no bo tych szumów jest jakoś tak dużo. Więcej niż w sytuacji pracy 1 na 1. Więc to będzie mieć znaczenie. Lekcja 5. Środki wyrazu artystycznego, czyli to wszystko, co może nam się na logorytmice przydać. Tutaj jestem zwolennikiem zawsze i wyłącznie minimalizmu. Nie chodźmy do sklepów typu Tiger, typu Action. Lubimy te wizyty. Ja nie lubię, jakby co. Aczkolwiek jest tam tona różnego chińskiego plastiku, który może nam się na logorytmice przydać. Jasne jest, ale nie idźmy tą drogą. Stosujmy te rzeczy, które mamy w swoim zasięgu. Piórka jakieś do zabaw oddechowych. Dmuchanie na piórko nosem jak najbardziej ma znaczenie. Dmuchanie buzią również będzie mieć znaczenie. Utrzymaj piórko w powietrzu. Wyścigi, czyli tak, przedmuchaj piórko przez całą długość sali. Twój kolega będzie robił to samo. Zobaczymy, kto będzie z was szybszy. Zabawa świetna, ale tutaj z techniką oddechową to ma niewiele wspólnego. Ale jako zabawa tak, żeby się trochę wyszaleć, wyżyć jak najbardziej. Więc piórka. Słomki. Słomki plastikowe są te najlepsze. Mówię to przez zaciśnięte usta, bo jest to politycznie niepoprawne. Tak? Słomki papierowe teraz są na topie. Aczkolwiek w terapii logopedycznej, może Państwo macie to samo zdanie co ja, ale do terapii logopedycznej słomki papierowe się nie nadają. Te plastikowe jak najbardziej tak. Więc tak, do wydłużania fazy wydechu. Mięsień okrężny ust, zamontuj słomkę między nosem a wargami, zrób dziubek i teraz idź z punktu A do punktu B. Albo jeżeli chcesz zintensyfikować to ćwiczenie, no to słomka między nosem a wargami, 5 krzeseł ułożonych w rządek, no i drogi żołnierzu, utrzymuj słomkę i się przeczołgaj. Przeczołgaj tak, żeby utrzymać tę słomkę. Mega, mega wymagające ćwiczenie, ale wartościowe.
Przenoszenie elementów, czyli symulacja podniebienia miękkiego, wstrzymywanie oddechu i przenoszenie elementu. I teraz praca domowa dla dzieci będzie wyglądała w ten sposób, że nie z kubeczka do kubeczka, tylko przenieś element z pokoju do sypialni. Niech jest trochę trudniej, prawda? Bo oczywiście od tego kubeczka do kubeczka będziemy zaczynać, ale musimy jakby ten poziom trudności nieco windować w górę. Wampirek, osoby, które miały do czynienia z panią profesor Plutą Wojciechowską, to osoby wiedzą, o co z wampirkiem będzie chodziło. Czyli pozycja szerokiego języka, tak, tu kawałek słomki, unieść język tak, żeby oba kawałki przytrzymać. Oczywiście bez pomocy żuchwy, nie? Kredki. W logarytmice kredki mają megaśne znaczenie. Dlaczego? No bo możemy na nich grać, możemy je pocierać, a do szeregu szumiącego przecież, no, świetna sprawa. Włączamy jakąś fajną muzykę, jedna kredka, druga kredka, akurat niech to będzie moja kredka, jakiś klucz, niech to będzie druga kredka, nie? No to kiedy uderzysz, no to język do góry i to będzie głoska szumiące, głoska trzy, a potem jak krzesiwo. No i jedna grupa będzie krzesiwem działać, druga grupa będzie. I teraz nazwijmy to jakoś, tak? Dzieci mogą nie wiedzieć, co to jest krzesiwo, więc musimy sobie to nazwać jakoś inaczej, ale często tutaj w tym dźwięku jest to dźwięk puszki, tak? Otwieranie puszki. Z kolei ten przesuwamy papier ścierny po czymś tam, po jakiejś powierzchni. Przesuwamy miotełkę po brudnej podłodze. Też to będzie dobre skojarzenie. Więc motoryka mała z użyciem kredek, jak najbardziej tak. Percepcja słuchowa, jak najbardziej tak. Włączmy jakąś muzykę. Niech dzieci malują jakąś delikatną falę. Kiedy pojawi się jakiś dźwięk, zareaguj. Za chwileczkę będzie przykład takiej zabawy. Kształtowanie wrażliwości muzycznej, czyli włączam jakąś muzykę, a ty, Jasio, Zosiu, Haniu, namalujcie to, co się wam kojarzy z tą muzyką. Mięsień okrężny ust, patrz, przykład ze słomkami. Między wargi, między nos, mięsień okrężny, akcja i idziemy z punktu do punktu. Obręcze, genialny rekwizyt w pracy logopedycznej pod kątem gabinetowym, ale również pod kątem zajęć grupowych. Dlaczego? Bo obręcze są lekkie, obręcze w jednej ręce się mieszczą i to w dużej ilości, czyli rekwizyt słynący z mobilności i możemy korzystać z dobrodziejstwa, jakie niosą ze sobą obręcze. Kolor ma znaczenie, bo te obręcze mają przecież kolory, więc rozdajemy naszej grupie. No i co? Mamy 5 czerwonych, 5 żółtych, 5 białych i tak dalej. Gra muzyka, stop, czerwoni szukają czerwonych. I to jest genialna zabawa, jeżeli chodzi. Genialna, bo jest bardzo łatwa, ale dużo się tutaj będzie działo, no bo znajdź innych, którzy mają ten sam kolor co ty. Zgrupujcie się. Możemy bawić się w grupowanie, czyli znajdź swój kolor, znajdź swoją drużynę i stańcie w grupie. W kolejnej rundzie może być teraz stajemy parami, nie? Czyli już nie grupa, tylko w obrębie dwóch osób. Następnie, kiedy gra muzyka, my znowu z tymi obręczami będziemy biegać, będzie bodziec dźwiękowy, no to zamień się obręczą z kimś, kogo właśnie mijasz, żebyś ciągle nie miał tej czerwonej. Muzyka stop, ojej, muszę znaleźć moją nową grupę. Motoryka duża, no bo przez te obręcze możemy skakać. Kałuże, domki jako wyznacznik gdzieś tam na naszej sali, czy też w gabinecie. To jest twój domek, to jest twoja dziupla, gra muzyka, masz tam gdzieś biegać, muzyka stop, powróć do swojej dziupli. Ale powrót ma się odbyć jakąś inną techniką poruszania się. Czyli jesteś wibrką, biegasz, muzyka stop i masz skakać obunusz do swojej bazy z powrotem, do swojego domku. Ścieżki. Wytyczamy z naszymi obręczami jaką ścieżkę. No i co jest niesamowicie fajne, jeżeli pracuję z dzieckiem z opóźnionym rozwojem mowy na przykład. Albo kiedy wprowadzam kolejne nowe słowa i chcę je jakby utrwalić. Albo w kontekście osób, których chcę zautomatyzować szereg szumiący. Czerwony szalik, niebieski
akurat mi do głowy nie przychodzi. Czerwony szalik, niebieskie szyny, żółty szkafander. Coś tam na szyi. Więc jestem w obrębie trzech obręczy. No to ustawiamy ścieżkę z tych trzech. Możemy się bawić w układanie sekwencji. Jasiu, układaj sekwencję. Żółty, czerwony, niebieski. Żółty, czerwony, niebieski. Kontynuuj. Nadajemy tym kolorom znaczenie. I teraz tak, kiedy będzie bodziec dźwiękowy, niech to będzie głośny dźwięk. Sznur, dziękuję Pani Izabelo. Jest po prostu późna godzina, wiele zajęć za mną, już trochę paruje mu. Parują pewne oczywiste skojarzenia. Więc kiedy będzie głośny dźwięk, Jasio, robisz skok. Skoczyłeś do obręczy żółtej, no to niech będzie sznur i czekasz znowu na dźwięk. Tylko w tego typu zabawach pamiętajmy o szczegółach. Szczegółem będzie to, że nie mogę przerywać grania cichych dźwięków. Bo jeżeli gram ciche dźwięki, a będzie głośny, no to pytanie, na co dziecko zareagowało. Czy na głośny dźwięk, czy na przerwę. Więc kiedy gram dźwięki ciche, gram głośny i cały czas utrzymuję granie cichych, żeby mieć pewność, że dziecko, czy też dzieci, zareagowały na głośny dźwięk. Szczegół, ale ma znaczenie. Okej, idźmy dalej. Środki wyrazu artystycznego. Ta zabawa powstała już jakiś czas temu, czyli znowu dowód na to, że aby zrobić fajną zabawę logarytmiczną, nie trzeba wielu rekwizytów. Namawiam zawsze i zawsze do minimalizmu. Tutaj będzie kilka dyń i coś do malowania. Raz, dwa, trzy, raz, dwa. I tak. Co się tutaj działo? Mały komentarz. Uwrażliwienie na akcent metryczny w metrum 3/4. Czyli tak, pociągnięcie linii, kiedy był akcent metryczny. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Pierwsza rzecz. Ale wcześniej musieliśmy wybrać dynię małą albo dużą. I to było nam sugerowane przez dźwięk. Był dźwięk w rejestrze wysokim i w rejestrze niskim. Rejestr wysoki przez dzieci jest kojarzony najczęściej jako dźwięk mały, dźwięk lekki, cienki, chudy, dlatego skojarzenie z małą dynią. Z kolei dźwięk niski to będzie dźwięk szeroki, ciężki, szeroki, ciężki, gruby. Tak, te trzy najczęściej. Więc dlatego dynia duża. I teraz tak, na zajęciach jeden na jeden super sprawa, jesteśmy w stanie to kontrolować. Na zajęciach grupowych trudniej. Wcześniej musielibyśmy zrobić trening różnicowania rejestrów wysokich i niskich, ale jeżeli trening przejdziemy pomyślnie, to w tym momencie możemy zaimplementować w naszej grupie właśnie taką zabawę. Dotarły do mnie sygnały, że w grupach też udało się to przeprowadzić, więc przesłanka jest ku temu, że to się da. Motoryka mała, no bo narzędzie pisarskie, technika trzymania narzędzia pisarskiego oraz różnicowanie rejestrów muzycznych, co będzie wpisywać się w percepcję słuchową. Drodzy Państwo, to co mamy pod ręką. Jeżeli pracujecie w placówkach, pewnie jakieś instrumenty w obrębie placówki są. I teraz tam pracuję, pracowałem w placówkach i wiem, jak to wygląda. To nie jest tak, że mam 25 tamburynów, 25 klawesów, 25 bębenków. Nie. To jest zazwyczaj trochę tego, trochę tego, trochę tego, bo tu już poniszczyli, tutaj gdzieś się coś pogubiło, więc trzeba bazować na pewnej mieszanej grupie instrumentów. W każdym razie korzystanie z instrumentów muzycznych jest niebywałym dobrodziejstwem, jakie możemy zafundować naszym dzieciom, no bo jeżeli nie w placówce pod naszą jurysdykcją, to gdzie indziej dzieci dostaną te instrumenty?
Dziecko prędzej dostanie nowy telefon, aniżeli bębenek czy tamburyn. Na pewnym etapie wieku, trzylatek, dwulatek, no to czasem rodzic zafunduje dziecku jakieś pianinko, jakiś instrument, ale jest to zazwyczaj takiej jakości, że to się rozpadnie po kilku większych, silniejszych uderzeniach. Więc pokażmy dzieciom, że coś takiego jak fajny instrument muzyczny istnieje, że to my nim kierujemy, to my mamy pewną sprawczość w obrębie dysponowania tym instrumentem. Możemy grać dźwięki szybkie, dźwięki wolne. I teraz tak, to nie, w gabinecie logopedycznym, kiedy pracuję z dzieckiem, mam teraz na myśli Wiktora. Wiktor, chłopczyk z zespołem Down na lat 6, nie mówi, są to dźwięki polegające na pewnych, już się pojawiają pojedyncze słowa, udało nam się. Aczkolwiek jak pół roku temu zaczynaliśmy, to było jęki, to są jęki, to są dźwięki. One mają swoje znaczenie, aczkolwiek nie można tego nazwać słowem w takim znaczeniu, jakim my znamy słowa. Więc udało nam się poprzez logorytmikę, bo jest to chłopczyk, który totalnie nie nadaje się do pracy stolikowej. Więc poprzez logorytmiczne aktywności wdrażamy poszczególne słowa i tu naprawdę się dzieją cuda. Jakie instrumenty według Pana, według mnie są niezbędne? Taki must have. Must have. Więc tak, tamburyna? Tak. Bębenki? Tak, ale w większej ilości niż liczy grupa, bo to się szybko psuje. Klawesy, czyli popularne drewienka. Tu akurat nie mam pod ręką nigdzie, ale są to instrumenty niezniszczalne, tam się nie ma co zepsuć. Więc tamburyna, bębenki, klawesy, ale również tonbloki jednotonowe. Tonblok jednotonowy. Są jednotonowe, są dwutonowe. Jednotonowy na takiej rączce z takim blokiem na końcu, to się stuka taką pałeczką. Wydaje dźwięk ala dzięcioł. To jest ton blok jednotonowy. Dwutonowy to jest właściwie to samo, tylko ma dwa takie bloki, w które stukamy. On jest trudniejszy do opanowania, bo ta nóżka jest wyciągana i kiedy w trakcie orkiestracji komuś wypadnie, no to jest wyłączony z grania. No i przechodzi. Profe pana, popsuło się. No tak, popsuło się, no bo sam sobie tego nie naprawisz, nie? No. A więc gdzie najlepiej zakupić? O, bum bum rurki w logorytmice jak najbardziej, tak. Jestem gorącym zwolennikiem tego narzędzia. I to nie tylko do grania, bum bum rurki będą idealne, ale również do zabawy popularne podawanki. Bierzemy rurki o najmniejszych gabarytach, podajemy, potem przechodzimy do tych większych, aż do tych największych. Więc bum bum rurki jak najbardziej tak. Gdzie najlepiej zakupić, Pani Joanno? Nie powiem Pani, gdzie najlepiej zakupić, bo tutaj każdy musi znaleźć swoje sprawdzone źródło. Ja osobiście nie mam sprawdzonego źródła. Generalnie nawet nie patrzę na sklep, tylko na to, co ten instrument, z czego jest zrobiony. Jeżeli widzę na przykład, że to jest ta sama grupa instrumentów, jak te moje tamburyny, które zostały już zdewastowane po wielokroć, czyli talerzyki odpadają, no to unikam tego typu instrumentów. I to nie jest zarzut do sklepu, tylko wiem, że akurat ta konstrukcja instrumentu mi się nie sprawdzi, no bo skoro to tamburyno rozpadło się na 10 różnych sposobów, no to nie chcę tego powtarzać. I tutaj znowuż, kiedy zaczynałem pracę 15 lat temu, dostałem do dyspozycji pewne takie pożółkłe, już spłowiałe trochę tamburyna, ale to był tamburyn, to był prawdziwy tamburyn, tam nie było żadnej membrany. A teraz kupujemy tamburyno, membrana jakaś tam jest, pytanie po co? Ja nie chcę bębenka w tamburynie, ja chcę mieć tamburyno osobno. Jeżeli będę chciał bębenek, kupię sobie bębenek bez talerzyków, no bo chcę bębenek, a nie tamburyno-bębenek. Nawet w klasie siódmej, tak, Pani Katarzyno? Tak, bum bum rurki nawet na tym etapie wiekowym się super sprawdzą. Dobra, może potem Wam powiem, co jeszcze wymyśliłem z bum bum rurkami. Zobaczymy, czy nam czasu wystarczy. Tutaj Pani Monika prosiła, żeby zakończyć o godzinie 21, więc lecimy. Dobra.
Jeżeli tam są, to faktycznie warto zakupić klasyczne tamburyno bez żadnych dodatków, udziwnień. To ma być prawdziwe tamburyno, nie mieszane. Drodzy Państwo, jeżeli mamy instrumenty, jak to podzielić? Dawno, dawno temu była taka fajna książka pani Urszuli Smoczyńskiej-Nachtman. Była to książka dla rytmików i tam były utwory, były propozycje zabaw do tych utworów i były nawet małe partyturki dla osoby, która no, wiedziała, co znaczą te znaki w tej partyturce. Więc można było skorzystać z pewnego gotowca i daną instrumentalizację przeprowadzić na swojej grupie. Aczkolwiek osobiście twierdzę, że jest to niepotrzebne, bo osoba, która sobie wszystko w głowie poukłada przed zajęciami, nie potrzebuje partyturek. Partyturka to kolejny gadżet, o którym musimy pamiętać. Znowuż pewnie nasz ogranicznik, tak? Mam tu napisane, mam się tego tak trzymać i dość. Jaki tytuł, jaki autor? Urszula Smoczyńska-Nachtman. Gdzieś tu tą książkę mam pod orędziu. Może uda mi się wygrzebać. Ła, dobra, czekajcie chyba. Takie coś. Muzyka dla dzieci. Urszula Smoczyńska-Nachtman. I na początku mojej pracy bardzo się sugerowałem tą książką, aczkolwiek później stwierdziłem, no fajne pomysły, ale przecież ja też tworzę całkiem fajne, więc i tak się zaczęła moja era wyjścia poza tą pozycję książkową, aczkolwiek naprawdę genialna jest, aczkolwiek ma już swoje lata, ta akurat jest z lat 90. No, dawno temu te lata były, ale polecam. Jak macie gdzieś w placówce, dajmy na to, no to zerknijcie, co tam fajnego się podziało. W każdym razie, granie na instrumentach, motoryka mała, no bo używamy naszych rączek do tego, percepcja słuchowa, gramy dźwięki ciche, dźwięki głośne, ale nie tylko. Koncentracja, no bo wymaga to pewnego skupienia, wrażliwość, tak? Posłuchaj muzyki, zagraj to, co ci się wyobraża. Te instrumenty się kłócą, rozmawiają, czy też próbują się pogodzić i stymulujemy naszą twórczość. Więc, jeżeli włączymy sobie jakiś fragment muzyki, już ten fragment muzyki będzie nam podpowiadał, kto kiedy ma co zagrać. Posłuchajcie proszę tego fragmentu. Catch my eye, take my hand. This bond is tighter than we ever planned. Give me courage so I can land. We know that divided we'll fall, so together we stand. Słyszymy, że początek jest bardzo subtelny, więc nie będę kazał bębenkom akurat rozpoczynać. Nie. Niech to zacznie bardziej subtelny instrument. Trójkąt. Trójkąt. I to nie jest du, 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 tylko posłuchajmy, czujmy się. To wcale nie musi być szybka gra. Niech to będzie jedno uderzenie na takt. Czyli będziemy realizować akcent metryczny. Tak jak w tej zabawie z tymi dyniami. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Tutaj jesteśmy w metrum 4/4, czyli będzie raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. A w praktyce, jeszcze raz, umówmy się, tam siedzą trójkąty, tam grzechotki, a tam bębny, dobra? Trójkąty. Catch my eye, na ruch ręki. Take my hand. Raz. This bond is tighter than we ever planned. Give me courage so I can land. We raz. Know that divided will fall, raz. So together we stand. Trójkąty zrobiły swoje, teraz grzechotki na przykład. Climb with me, share my dreams. Tomorrow's brighter than it's ever been. Fear no danger, make big plans. We know that divided will fall, so together we stand. Laugh and cry with me, fly that high with me, see the sunset and the sunrise,
The world looks so good through our eyes, like the moon and stars at night. Rest your head, tell me your thoughts. Everything I have and hold mine is all yours. Sail that ocean line, that sand. Know that divided will fall, so together we stand. A później dajmy dzieciom się wyżyć. Czyli schowamy nasze ręce, grajcie tak jak chcecie. Podobnie jest w zabawach, które wymagają większego skupienia. Podawanki na przykład. Nie możemy trzymać dzieci w mega skupieniu przez dłuższy czas. Musi być później moment takiego rozprężenia, kiedy mogą pobiegać, trochę poszaleć. Tak samo będzie tutaj. Będzie reakcja na ruch ręki. Pewnie Państwo kojarzycie zabawy inhibicyjno-incytacyjne. Uwielbiam ten termin. Czyli pobudzająco-hamujące. Pojawia się bodziec i ma być reakcja. Moim bodźcem jest ruch ręki, reakcją jest podanie dźwięku. Więc skoro tkwimy w tym układzie, no to później chowamy nasze łapki, chowamy nasze bodźce, nasze bodźcowanie i teraz, droga grupo, macie swoje 5 minut. Teraz grajcie jak chcecie. Pozwólmy im na kształtowanie swojej wrażliwości, pozwólmy im na kształtowanie swojej twórczości. Wreszcie gram coś, czego mi pan, pani nie pokazuje. Nie? Mogę sobie sam coś zaproponować. Swoją drogą, muzyka bardzo fajna. Z wokalem niestety. Zdecydowanie bez wokalu jest lepsza, aczkolwiek ten utwór mi się wyjątkowo podobał, więc wykorzystuję w swojej pracy. A tekst świetny. Chociaż bajka była beznadziejna. No ale. Pamięć i wyobraźnia. Kolejny obszar, na który logorytmika będzie się zapuszczać. Wyobraźnia już była przed momentem, prawda, kiedy graliśmy na instrumentach. Już mówiłem o tym przy okazji malowania. Włączcie muzykę, niech namalują jakiś obrazek, który się im kojarzy z tą muzyką. Namaluj coś. Co się później stało? Opowiem Ci pewną historię. Czas na bajkę. Więc tak, po kolei. Namaluj coś, co Ci się kojarzy z tą muzyką. Pierwsza rzecz. Co się później stało? Opowiem pewną historię. Bierzemy misia. Wielkanoc przed nami. Weźmy zająca. Zróbmy najpierw zabawę pod tytułem włączam muzykę, coś namalujcie. Powstały obrazki. No i teraz ten mój zając, niech będzie, nie wiem, kicuś. Słuchajcie, co ten kicuś robił w poniedziałek? I bęc, kładziemy go na jeden z obrazków. Patrzymy, interpretacja. No pilka, kresek, jakieś kółka. Co ten kicuś tam robi? No jest chyba w lesie, ale jest chyba jakaś mgła, bo tak słabo widać to drzewo. Więc to był poniedziałek, wtorek i bęc na kolejny obrazek. Patrzymy znowu, coś tam. Interpretujemy to dzieło. Co tam powstało? I znowu, był poniedziałek, teraz wtorek, gdzie on jest? Znowu jakieś kreski. No chyba kąpie się w morzu, a to są fale, nie? Kolejny dzień. Trzeba wybrnąć czasem, nie? Kiedy dostajemy obrazek od czterolatka, trudno powiedzieć, co to jest, ale no, ale musimy z tego jakoś wyjść z twarzą. Więc tworzymy pewną historię. Kicuś coś robił w poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota i tak dalej, i tak dalej. Także powstaje nam całkiem fajna historia. Czas na bajkę. Tak. Znowuż, punkt pierwszy. Namalujcie obrazki, które Wam się kojarzą z muzyką. I potem stwórzmy z tego jakąś fajną historyjkę. Później spróbujemy sobie opowiedzieć, co się później jeszcze stało. Jeżeli już wykorzystamy wszystkie obrazki, no to co potem jeszcze tam się mogło wydarzyć? Rozwijamy twórczość, rozwijamy wyobraźnię. Ale coś innego jeszcze, drodzy Państwo, co możemy zrobić. Jeżeli jesteśmy biegli w obsłudze programów do edycji plików muzycznych, do czego zachęcam, żeby zgłębić chociaż jeden taki program, bo na podkład muzyczny możemy sobie spokojnie, bez większego wysiłku, nałożyć różne dźwięki, chociażby dźwięk burzy. Posłuchajcie tego.
No i pytanie, czy Vivaldi zamieścił tam te burze? Nie. To jest akurat mój wymysł, żeby na tle jesieni Vivaldiego pojawiały się dźwięki burzy. Wczoraj też mieliśmy burzę, u nas w Rybniku przynajmniej. No. Więc dziecko maluje sobie falę dźwiękową. Kiedy pojawi się dźwięk burzy, buf, wspominałem o tym kilka slajdów wcześniej. Jeżeli nie potrafimy takich dźwięków burzy nanieść na nagranie, nic nie stoi na przeszkodzie, że stworzymy to sami. Dzieci malują falę dźwiękową, kiedy gra spokojna muzyka, ale kiedy pojawi się nasze klaśnięcie, tupnięcie albo uderzenie w instrument, no to zaznaczcie to jakoś, nie? Tylko warto w tym momencie ustawić się jakoś poza kątem widzenia naszych podopiecznych, no bo dzieci obserwują, patrzą, wyczekują tego momentu. Będziemy pod pilną obserwacją. No i na co dziecko reaguje? Na dźwięk, czy na to, że faktycznie widzi nas, że gramy na tym instrumencie? Zależy nam na tym, żeby to była reakcja na dźwięk. Pamięć. Kiedyś zrobiłem taką zabawę, liczy rzepa. Na czym to polegało? Na tle podkładu muzycznego pojawia się tekst. W lesie mieszka, liczy rzepa, aż zaśniemy, tylko na to czeka. Robi bardzo duże kroki i do przodu, i na boki. Nagle przyszła noc i wszyscy zasypiamy i wytypowana osoba wychodzi tam ze swojego zaułka. Mieliśmy uprzednio jeszcze zebrane rekwizyty na środku sali. Zabiera nam coś, ucieka z tym, a my później musimy się obudzić i co nam zniknęło? Posłuchajcie proszę tego. Liczy rzepa, aż zaśniemy, tylko na to czeka. Robi bardzo duże kroki i schodzi, i na boki. Nagle przyszła noc, zasypia i liczy, uwaga, idzie liczy, a my śpimy, nie podglądamy, coś tam zabiera jakiś kocek. My jeszcze zaczynamy muzykę, no i teraz my się budzimy. Ej, co nam zniknęło? I co jest wartościowe w tej prostej zabawie? Formujemy pytanie, z czym uciekł liczy rzepa? Dlaczego pytanie, z czym uciekł? No bo jeżeli zapytam, czego nie ma, no to odpowiedź będzie w dopełniaczu, nie ma klocka. A jeżeli zapytam, z czym uciekł, to uciekł z klockiem. Czyli zmieniamy formę odpowiedzi. Niuans, szczegół, ale ma znaczenie. Nie tkwimy ciągle w dopełniaczu, wyjdźmy poza niego i zaproponujmy dzieciom narzędnik poprzez zadanie odpowiedniego pytania. Więc pamięć sekwencyjna, pamięć symultaniczna, pamięć robocza, pamięć długotrwała, pamięć sekwencyjna, pamięć sekwencyjna, czyli będziemy się poruszać w obrębie, dajmy na to dźwięków, rekwizytów, które pojawiają się jeden po drugim. Jeden, ale to musi śmiesznie wyglądać przed tym ekranem, nie? Pojawia się jeden element, potem drugi, potem trzeci, potem czwarty, pojawia się pewna sekwencja, no i potem pytamy, co było pierwsze, co było trzecie, co było drugie. Pamięć symultaniczna, czyli pokazujemy rekwizyty w pełnej swojej okazałości, w pełnej swojej liczbie, no i co tam było. W kontekście dźwięków pojawia się jeden dźwięk, potem drugi, potem trzeci. Sekwencja, tak, pamięć sekwencyjna. Pamięć symultaniczna, czyli pojawiają się dźwięki, które brzmią jednocześnie albo prawie jednocześnie. Jeżeli potrafimy obsługiwać jakiś program muzyczny, jakiś, czyli program na przykład Studio One, GarageBand, Cool Edit, Audacity, no to takie dźwięki możemy sobie samodzielnie konstruować, takie grupy dźwięków prawie brzmiących prawie jednocześnie. No to wtedy w obrębie swojego domowego gabinetu, czy też w obrębie swojego biurka, laptopa i tak dalej, jesteśmy w stanie za darmo przygotować naprawdę solidne ćwiczenia percepcji słowej. Tak, pamięć robocza, pamięć długotrwała, również tutaj możemy w obrębie tych rodzajów pamięci operować. Lekcja ósma. Inspiracje na cały rok. To nie żadne czary, nie sztuczki alchemika, to po prostu logorytmika.
czy zdążymy na czas. Aktywne słuchanie muzyki. I teraz tak, drodzy Państwo, nie będę Państwu referować tych typów zabaw, bo opisy do nich znajdziecie u mnie na blogu, Pan od Logorytmiki, łamany przez blog. Zajrzyjcie tam, proszę. Tam znajdziecie właśnie inspiracje, tam znajdziecie pomysły na zabawy logorytmiczne, tam znajdziecie gotowe materiały do przeprowadzenia właśnie tych zabaw. I teraz tak, jak widzicie, do logorytmiki naprawdę nie trzeba mieć jakoś super wymyślnych rekwizytów, nie trzeba mieć jakiegoś specjalnie wyselekcjonowanego materiału. A tutaj się na chwilę zatrzymam. Dlaczego? Bo jest to piosenka, którą zainicjowała pani Asia Pałasz, z którą już Państwo mieliście spotkanie. Kiedyś tam na Facebooku zauważyłem, że wtedy jeszcze pani Joanna Pałasz dla mnie, bo wtedy jeszcze się nie znaliśmy, nagrała swoją piosenkę tam przy akompaniamencie gitary i tak słucham tego, słucham, to jest genialne. Genialne w swojej prostocie, no bo treść powtarzalna, treść jest mega powtarzalna. Osobiście uważam, że seria książek dotyczących płcia, tak? Płcio uczy się mówić, płcio coś tam, płcio coś tam. Teraz tych tytułów nie przywołam. Te książki są fajne, są wartościowe, ale u mnie w terapii bardziej sprawdzają się książki oparte na powtarzalności. Czyli co strony mam ten sam czasownik w oparciu o, dajmy na to, inne zwierzątko, ale ten sam czasownik i tych stron tam jest, nie wiem, 15 i za każdym razem jest powtórzenie tej samej sekwencji wydarzeń, ale zmienia się tylko jeden element, na przykład zwierzątko albo produkt, który to zwierzątko będzie zjadać. I tutaj właśnie książki Asi Pałasz są pod tym kątem no, genialne w swojej prostocie i w swoim założeniu, no bo uczymy się mówić poprzez słuchanie, poprzez powtarzanie. Więc jeżeli mam książkę, że co stronę mamy inny materiał, no okej, to ma swoją wartość, ale w mojej pracy logopedycznej większą wartość ma powtarzalność, więc książki Asi Pałasz są genialne pod tym kątem. I właśnie piosenka o traktorku jest oparta na powtarzalności. Posłuchaj. Będzie najpierw o domku. Domek jest duży, nic go nie ruszy, chyba że dzisiaj ja. La la la, la la la, dzisiaj ja. Dlaczego tam jest ta przerwa? Domek jest duży, nic go nie ruszy, chyba że dzisiaj ja. Bo to jest miejsce dla Was, aby tutaj wprowadzić coś, co chcecie ćwiczyć. Chyba że dmuchnę dzisiaj ja, chyba że klasnę dzisiaj ja, chyba że tupnę dzisiaj ja. Więc to jest zrobione tak, żeby tekstu, żeby niczego nie narzucać. Macie jakiś swój cel terapeutyczny i tutaj możecie wmontować swój cel, ten niuans, na którym Wam szczególnie zależy. I co? I powtórka. Powtarzalność. Domek jest duży, nic go nie ruszy, chyba że dzisiaj ja. La, 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 dmuchnę dzisiaj ja. Teraz mocne dmuchnięcie w ten domek. Parsknę dzisiaj ja. La la la, la la la. Parsknę dzisiaj ja. I teraz. No. Traktor, druga piosenka Asi Pałasz. Pyr, 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 traktor jedzie. Pyr, 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 traktor jedzie. Pyr, pyr, pyr. Kogoś tam. Jedzie, pyr, 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 traktor jedzie, pyr, pyr, jedzie dziś. Cof, 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 cof. Traktor wraca. Pyr, pyr, pyr,
traktor jedzie, pyr, pyr, pyr. Zajączka wiezie, pyr, pyr, pyr. Traktor jedzie, pyr, pyr, jedzie dziś. Cof, 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 czyli wycofuj się traktorku, nie? Do tyłu jedziemy, na wsteczny. Więc tutaj jesteśmy wiele rzeczy w stanie wmontować, nie tylko nie tylko dmuchnij w domek, nie tylko parsknij, klaśnij, tylko wyobraźnia będzie nas ograniczać. No i wyznaczcie sobie, co chcecie ćwiczyć, co stymulować, aby to zaimplementować. Drodzy Państwo, dziękuję za uwagę. Jak widzicie, logorytmika to naprawdę świetne narzędzie. Mam nadzieję, że udało mi się Państwu to jakby udowodnić, przekazać. Zachęcam Państwa do wchodzenia w świat muzyki, w świat ruchu, a także muzyki, wykorzystywanie tego dobrodziejstwa na logorytmice. Skutkiem ubocznym, że tak powiem, takiego działania jest to, że trafiają do mnie dzieciaczki, które z polecenia innych logopedów do mnie przychodzą, no bo to dziecko nie potrafi przy biurku wysiedzieć. No nie potrafi, no bo zabieracie mu ludzie to, czego to ten dzieciaczek najbardziej potrzebuje, czyli ruchu chociażby. Więc jeżeli na dzień dobry zafundujemy czołganie się, chodzenie na czterech nogach, skakanie na jednej nodze, jakieś tunele pod krzesłami, naprawdę później z tym dzieckiem idzie bardzo dużo zrobić. Więc dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że logorytmicznie do Państwa trafiłem. Zachęcam do korzystania. Zajrzyjcie na mojego bloga. Tam znajdziecie również garść inspiracji, łącznie z pewnymi materiałami. No i korzystajcie. Także oddaję głos Monice. Dziękuję. Piotr, przede wszystkim bardzo Ci dziękuję. Oczywiście ja już do rana będę nucić. Domek jest duży, nigdy go nie zburzy. Powiem Wam w ramach ciekawostki, że Piotr kiedyś był u mnie na szkoleniu stacjonarnym z logorytmiki. Natomiast w Łodzi u koleżanki szkoliła Asia Pałasz, którą też miałyście okazję w zeszłym tygodniu widzieć. I to w tym samym czasie wszystko było, nie? Prawda? I to była taka sytuacja, że z tą piosenką o domku połączyliśmy się, słuchajcie, online'owo i dwie grupy szkoleniowe zaśpiewały tę piosenkę, prawda? Pamiętasz, to było niesamowite wydarzenie. Tak, natomiast powiem Wam tak, ja jestem po szkoleniach u Piotra z logorytmiki, ja też dosyć intensywnie uczestniczyłam w tej grupie Piotrowej, którą prowadzi, nie grupie, tylko na swoim fanpage'u. Kocham scenariusz zajęć, który dawno, dawno temu udostępniłeś, dotyczący Czarownicy, to jest moja ulubiona piosenka, cza, 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 stosuję ją do dzisiaj. I słuchajcie, uwielbiam bajkę o Kopciuszku, którą Piotr opowiada też na swoim szkoleniu. Jak byłam w Częstochowie bodajże, albo w Gdyni i było spotkanie z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej, opowiadałam właśnie a propos wychowania takiego słuchowego i wsparcia nas, logopedów, przez nauczycieli w przedszkolu, to właśnie robiłyśmy też tę zabawę kopciuszkową. No po prostu ubaw popachy. Także zerkajcie, bo mnóstwo inspiracji na fanpage'u Piotra. On w sieci tak jest, można chwytać za wszystko, co możliwe i wykorzystywać w swoich gabinetach. Piotr, bardzo Ci dziękuję. Mam nadzieję, że spędziłeś z dziewczętami i twinningowymi po raz kolejny owocne spotkanie. Mam nadzieję, że do zobaczenia, że być może kiedyś stacjonarnie ponownie.